Pierwszą bohaterką za linią mety była Justyna Święty Ersetic, która zawsze w sztafecie biegnie na czwartej zmianie. Także teraz, żeby podtrzymać kolejność, będzie ta, która biega na zmianie trzeciej. Małgosia Hołub-Kowalik. Dzień dobry, no to zaczynamy, jazda! Spotykamy się co prawda nie w Twoim rodzinnym Koszalinie, tylko w Cetniewie, ale czy może jest dla Ciebie czymś ważnym w życiu? Mówię, że jeśli ktoś mieszka nad morzem, to kocha góry i odwrotnie, a ja urodziłam się nad morzem i morze uwielbiam. Bardzo mnie relaksuje, więc jeśli jest, coś się dzieje, żeby odpocząć, jest taki moment, że żeby coś przemyśleć, to najlepiej chyba wyjść, pojechać po prostu na plażę i to mnie najbardziej relaksuje. Panuje takie przekonanie, że ludzie, którzy mieszkają nad morzem, tym morzem się nudzą i nawet nie chodzą nad to morze. Jeśli ktoś mieszka nad morzem, bardzo rzadko jest nad morzem, więc ja jestem bardzo, bardzo rzadko tam, bo zazwyczaj zdarza się to w weekendy, ale to naprawdę nie, że każdy weekend jesteśmy nad morzem, tylko z mężem bardzo rzadko chodzimy, ale zdarza się. Więc zawsze musi się coś wydarzyć, albo czasem wieczorem na spacer, ale to nie jest bardzo częste. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że nigdy nie wyjedziesz, nie opuścisz Koszalina, aż tak jesteś związana ze swoim miastem, że po karierze też planujesz tam spędzić czas, czy jednak taka gdzieś chatka w górach, czy w jakimś lesie zaszyta, to byłoby to? No właśnie teraz z mężem mamy nową inwestycję, czyli domek nad jeziorem, taki właśnie w lesie, żeby to była taka odskocznia. Natomiast na co dzień uważam, że Koszalin jest bardzo fajnym miastem do mieszkania, chociaż teraz coraz bardziej przekonuję się też do Lublina, z którym połączył mnie klub, o może tak. I coraz częściej się tam pojawiam i to miasto też mi się spodobało, natomiast Koszalin od zawsze i na zawsze będzie w moim sercu. Tam się urodziłam i uważam, że to jest piękne miasto. Nieduże, ale do takiego życia codziennego idealne. To teraz powiedz właśnie, jak już wspomniałaś o tym klubie i o Lublinie, no odległość między Koszalinem a Lublinem jest dosyć spora i część ludzi na pewno nie rozumie tego, że Ty mieszkając w Koszalinie, trenując też tam, jesteś zawodniczką klubu z Lublina i na jakiej zasadzie to funkcjonuje? Że Ty musisz jakoś regularnie tam bywać, masz jakieś obligatoryjne rzeczy do zrobienia? Jak to działa? To jest kwestia po prostu dogadania z klubem. W większości mieszkam w Koszalinie, jeżdżę też do Lublina, tam trenuję, reprezentuję ich na właśnie wszelkiego rodzaju zawodach. I moim obowiązkiem jest trenowanie. No, ja akurat mamy taki sport lekka, że nie musimy robić treningu w drużynie, więc nie muszę tego, muszę wykonać trening. Czy zrobię go w Koszalinie, Lublinie, czy jakimkolwiek innym mieście, nie ma to większego znaczenia. Ja jestem rozliczana z tego, jakie mam wyniki i mi to odpowiada. Klub też poszedł na takie warunki, więc jesteśmy dogadani. To jest tak naprawdę czysto umowno-wizerunkowe, tak? W pewnym sensie tak, chociaż to jest też większy klub, większe możliwości. Ja do tej pory byłam w klubie lekkoatletycznym Bałtyk Koszalin, który jest, no umówmy się, no bardzo małym klubem. W większości są tam młodzi zawodnicy. Tutaj jest tych zawodników więcej. Wiadomo, no większe miasto, większe możliwości, więc troszkę ze względu też na te możliwości zdecydowałam się na zmianę, chociaż kilka lat wcześniej mówiłam, że nigdy nie zmienię klubu, ale jednak jak widać, zdanie się zmienia. A czy tak wzorem piłkarzy czy zawodników ze sportów drużynowych planujesz na zakończenie kariery wrócić do klubu, w którym trenowałaś wcześniej? Szczerze mówiąc, w ogóle jeszcze o tym nie myślałam. Na razie jestem świeżo po zmianie na Lublin i ta zmiana jest jak najbardziej na plus. Jestem bardzo zadowolona. Więc jeszcze o kolejnych zmianach naprawdę nie myślałam. Teraz, kiedy się spotykamy, tutaj w Cetniewie jest jeszcze Justyna Święty-Ersetic, jest Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka i Iga Baumgart-Witan. Boże, jak to, te podwójne wasze nazwiska trzeba wymieniać długo. Jesteście tutaj we cztery. I jak to wygląda trening, kiedy wy jesteście wszystkie razem? Czym on się różni od tego, kiedy wy trenujecie oddzielnie? Tak naprawdę sam trening jest podobny, bo jesteśmy na planach swoich trenerów klubowych.
Natomiast my się śmiejemy, że umieranie w grupie jest łatwiejsze, więc wiadomo, że z dziewczynami znamy się od lat, więc nawet treningiem możemy sobie pogadać w międzyczasie, coś tam poplotkować, razem poumierać, ale też po tym treningu wyjść na spacer, na kawę, odpocząć. I uważam, że to też jest bardzo ważna część treningu, czyli taki relaks, odpoczynek. No i po prostu spotykamy się z dziewczynami i to też buduje taką więź, że później na zawodach jest nam łatwiej, bo poza tym, że razem biegniemy, to jesteśmy też bliskimi koleżankami, więc to też jest naprawdę bardzo ważne. Teraz to można powiedzieć, macie też takie rodzinne wczasy, bo jesteście tutaj z mężami, są zwierzęta, także całe rodziny zjechały do Cetniewa. W tym momencie pewnie byłybyśmy gdzieś za granicą. Teraz to pewnie byłabyś w Japonii. Dokładnie, teraz akurat w tym momencie byłyby igrzyska, ale zazwyczaj jesteśmy za granicą, więc nie ma takiej możliwości, żeby mężowie do nas przyjechali i nas odwiedzili. Teraz akurat tak się zdarzyło, że jesteśmy w Cetniewie, więc mężowie przyjechali, wspierają. Wiadomo, że zawsze też można wyjść na kawę, odpocząć, zrelaksować się i to wsparcie i spędzenie razem czasu też jest bardzo ważne. Mężowie nasi też się bardzo dobrze znają, więc śmiejemy się, że to też jest czas dla mężów, żeby spotkali się i oni poplotkowali troszkę. Także po prostu to jest, my się śmiejemy takie, tak jak powiedziałeś, rodzinne wczasy. A uczestniczą w treningach? Kiedy wy trenujecie na stadionie, to przyglądają się temu, co robicie? Czy wy lub trener zabroniliście im? Nie, nikt nie zabrania. Zazwyczaj siedzą sobie, panowie siedzą na trybunach, oglądają. Jak już jest taki kryzysowy moment, to zazwyczaj uciekają, nie chcą patrzeć. No teraz akurat większość jest ze zwierzątkami, więc w międzyczasie chodzą na spacery ze zwierzątkami. Więc tak raczej na spokojnie, ale nie ma czegoś takiego, że zabraniamy i wyganiamy ich z treningu. Jedyny moment, kiedy zazwyczaj wyganiamy mężów, to jest moment rozgrzewki przed zawodami. To jest taki moment, kiedy musimy się skupić już na starcie, zaczynają się nerwy, stres i wtedy już... Mają zakaz. Tak, wtedy jest tak zwany ban, proszę opuścić tutaj teren rozgrzewki, żeby już poszli na trybuny i oglądali dalszą część zawodów po prostu z trybun. Ale po prostu nie przeszkadzali, bo musimy się skupić już na startach. I to jest taki jedyny moment, kiedy nie lubimy, żeby mężowie byli gdzieś po prostu blisko. Pamiętam test, który robiliśmy w Katarze. Jak znacie, jak bardzo się znacie. I wtedy wyszło, że każda z was jest totalnie inna. Jakbyś miała porównać was do czterech żywiołów? Powietrze, ziemia, ogień, woda. To jakim żywiołem jesteś ty? A jakimi żywiołami są pozostałe dziewczyny? Ja bym siebie określiła jako wodę. Ogień to chyba Justyna. powietrze. Ciężko powiedzieć. Iga? Chyba Iga. Iga coś śmiga, a powietrze, tutaj wiatr, tak, to może coś być. Śmiga. I ziemia, Patrycja. To chyba tak... Myślę, że to, chociaż może ja, ziemia, albo Patrycja, woda, tutaj, no bo tutaj. Taka oaza spokoju, taki głos rozsądku. Głos rozsądku, ale bym powiedziała, że woda to jest tak, że może być bardzo spokojna, ale jeśli się zdenerwuje... Może być rwącym potokiem. Dokładnie, może być też bardzo niebezpieczna. Albo tsunami. Więc tutaj właśnie chyba bardziej Patrycja jednak z tą wodą. Więc to tak jak każda z nas ma swój charakter, że w większości spokojny, ale jeśli ktoś zajdzie za skórę, to potrafimy walczyć o swoje, tak bym to nazwała, ale w tym sporcie po prostu tak trzeba. Inaczej, jeśli ktoś jest za spokojny, to byłoby mu bardzo ciężko i żeby trenować taki sport, trzeba być walecznym i trzeba mieć swój charakterek. Ile razy już skończyłaś karierę? W trakcie swojej kariery? Nie liczę tego, bo to myślę w tysiącach. Średnio w górach zimą kończę dwa razy w tygodniu, w środę i w sobotę. Dlaczego w środę i w sobotę? Wtedy jest trening. Bo środa to mała sobota? Tak, środa to mała sobota, w lekki, czyli tempo i tak zwane umieranie. Także to są takie chyba
latem jest łatwiej. Ja właśnie mówię, jestem na baterie słoneczne, więc latem trenuje mi się lepiej, zdecydowanie. Natomiast zimą, wtedy kiedy te treningi są w zimnie, pada, wieje i jest dosyć nieprzyjemnie, to wtedy jest zdecydowanie gorzej i się zastanawiamy, po co nam to. Ale tak to... I kiedy był ten pierwszy raz, kiedy pomyślałeś sobie właśnie, po co mi to? Ojej, to jak byłam jeszcze młodziutka i pierwszy raz poszłam z trenerem w góry i wtedy powiedziałam, że normalni ludzie siedzą sobie w domu, odpoczywają, a ja siedzę w górach, ledwo idę, chcę tu zostać, żeby trener GoPro wzywał, bo ja już za to zostaję. Więc to był wtedy pierwszy moment, kiedy chciałam skończyć. I co przeważyło, że jednak nie skończyłaś? W pewnym sensie kocham to, co robię, ale z drugiej strony tego nienawidzę. I to są takie dwa momenty, ale to jest w pewnym sensie taka miłość, że ciężko byłoby mi się z tym rozstać, bo właśnie są takie momenty, kiedy to rzucam, ale z drugiej strony te emocje, ta adrenalina, która jest z tym związana, myślę, że tego bardzo by mi brakowało, gdybym zakończyła karierę, więc na razie no, też są osiągnięcia, które wiadomo, że motywują, żeby pracować dalej. No i nie mamy medalu z igrzysk przede wszystkim, a wiadomo, że tego byśmy najbardziej chciały. Wszyscy kibice, wszyscy fachowcy, znawcy lekkiej atletyki wierzą i tak naprawdę zakładają, że wy ten medal zdobędziecie, o ile igrzyska się odbędą, to czy jeśli już zgromadzisz medale ze wszystkich imprez, to wtedy mówisz pas, koniec i żegnasz się z tym sportem? Cały czas się zastanawiam, bo z jednej strony sobie mówię, że jeśli nie zdobędziemy medalu, to będziemy chciały na pewno udowodnić, że to był wypadek przy pracy, że byłyśmy na ten medal gotowe, ale wiadomo, że sport jest sportem i nic, dopóki nie przebiegnie się linii mety, to nic nie jest na pewno. A z drugiej strony, jak zdobędziemy ten medal, no to czy zaraz po medalu tak odchodzić, czy to będzie ten odpowiedni moment, czy może jeszcze chwilkę poczekać i jeszcze potrenować. Także jeszcze na 100% nie zdecydowałam, jak to będzie wyglądało. Może wiadomo, że będę, że jeśli pojawi się ten medal, to będę, jako sportowiec będę spełniona, chociaż już teraz myślę, że jestem spełniona, chociaż no, ten medal to byłoby takie 100% sportowe spełnienie. Jako sztafeta, jeśli nawet byście zeszły ze sceny, to jakikolwiek nie byłby to moment, to i tak byłybyście niepokonane ze względu na to, jakie macie sukcesy. Czy wy też tak do tego podchodzicie, że przeszłyście już do historii polskiej lekkiej i jesteście taką wyjątkową drużyną, o której przez wiele lat jeszcze będzie się opowiadało? Myślę, że z roku na rok coraz bardziej dochodzi do nas ta świadomość, że jesteśmy taką grupą, która zapisała się już jakoś w kartach historii. Natomiast na co dzień w ogóle się o tym nie myśli. Dalej jesteśmy takimi samymi dziewczynami z codziennymi obowiązkami, jak byłyśmy, więc nie czujemy się jako, nie wiem, gwiazdy sportu. Bo wydaje mi się, że jest tyle fantastycznych gwiazd sportu, do których się nie mam śmiałości nawet się porównać, więc zupełnie tak na ten temat nie myślimy. Może jak pojawi się ten medal z igrzysk, będzie inaczej, chociaż znając nas, na pewno nie będziemy z głową w chmurach, bo raczej stąpamy twardo po ziemi. Nawet po zdobyciu medalu, okej, cieszymy się, ale wiemy, że to jest... że to jest sport i za następnych zawodach już może nie być tak łatwo i można zdobyć medal, ale później ciężko go będzie obronić i że trzeba dalej pracować, żeby bronić tych sukcesów i zdobywać kolejne medale, więc myślę, że to nas też tak charakteryzuje, że cały czas pracujemy bardzo ciężko. Nie oderwałyśmy się, że zdobyłyśmy jeden medal, super, koniec. Jesteśmy tak fantastyczne, że już nic nie musimy robić. Tylko wręcz przeciwnie, to nas motywuje, żeby jeszcze ciężej pracować. Tym bardziej, że pojawiają się kolejne dziewczyny, które też no, z chęcią wejdą do tej sztafety i są coraz bliżej, żeby do tej sztafety wejść, więc trzeba walczyć po prostu o swoje miejsce. W naszym przypadku pierwszy medal z Mistrzostw Świata na otwartym stadionie w Londynie to było coś tak niespodziewanego, to był taki wielki szok i dla nas, i dla kibiców, że no to, jak on smakował, to nie jestem w stanie tego w ogóle opisać słowami, bo nigdy bym się nie spodziewała, że w tym momencie ten medal zdobędziemy, a jednak się udało. Jadąc do Doha, tego no, medalu akurat waszego nie widziałem, bo wysiadałem wtedy z samolotu już w Modlinie, niestety. Masz czego żałować. Ale nadrobiłem w Katarze z rekordem Polski. Tak, i
No ale właśnie ten medal w Dohe smakował naprawdę świetnie, ale to były zupełnie też inne emocje. Może też dlatego, że w pewnym sensie jechałyśmy tam z taką myślą, że stać nas na ten medal, a w Londynie to było zupełnie co innego. Natomiast w Dohe ten rekord Polski no, był dla nas bardzo, bardzo ważny, że my walczyłyśmy o ten rekord od 2014 roku bodajże. I wszyscy też czekali, kiedy tak, w końcu? Nie pytali już, czy, tak, tylko kiedy. Kiedy, dokładnie. Ale dziewczyny wyśrubowały ten rekord i ciągle byłyśmy blisko, ale ciągle zawsze zdarzało się coś na naszej drodze, a to warunki nie takie. To bieg się nie ułożył, jednak po naszej myśli były jakieś przepychanki, na których straciło się ten czas. I zawsze było coś nie tak. To w Berlinie ułożyli tak plan minutowy, dosyć nieciekawie, że coś zawsze było nie tak i ten rekord Polski ciągle wisiał w powietrzu, no ale jak już go zrobiłyśmy, to z wielkim przytupem, myślę. Pozostając w tej tematyce, co po karierze albo kiedy ten koniec, czy ty na przykład idąc śladem Adama Korola, Szymona Ziółkowskiego, miałabyś chęć na przykład związać się z polityką? Doświadczenie już masz jako radna miejska w Koszalinie. Tak, doświadczenie mam. Co będę robiła po... I mogłabyś mieć wsparcie męża, który tak, jest wiceprzewodniczącym na pewno w Radzie. Tak. Ale czy jestem na to gotowa? Nie wiem. I w ogóle jeszcze o tym nie myślę. Nie wiem, co chciałabym robić po karierze, ale czy akurat iść w stronę polityki. Zawsze sobie mówiłam, że nigdy tego nie zrobię, a jednak byłam radną. Więc już nie powiem, że na pewno nie, bo tego nie wykluczam. Aczkolwiek w tym momencie, na ten moment nie wiem, czy chciałabym do tego wrócić. Ale no, nigdy nie mów nigdy. Minister sportu Małgorzata Chałup-Kowalik. Oj nie, aż tak daleko kompletnie bym nie wybiegała, bo do tego uważam, że trzeba mieć naprawdę ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, żeby w czymś takim się odnaleźć. Ja, będąc radną, jak zostałam, byłam jedną z najmłodszych albo nawet najmłodszą radną w Koszalinie i jak poszłam na swoją pierwszą sesję Rady Miasta i zobaczyłam, dostałam ten plik dokumentów, z którym muszę się zapoznać, dopiero zobaczyłam, jak to wygląda z drugiej strony, bo zawsze mi się wydawało, no przyjdą, zagłosują, wcisną guzik, dokładnie, tak, i do widzenia. A to wcale tak nie wygląda i naprawdę, żeby decydować, to trzeba mieć brać odpowiedzialność. Ja uważam, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje decyzje, więc trzeba po prostu wiedzieć, co się robi, jak i dlaczego. Więc najpierw trzeba mieć ogromną wiedzę i dopiero iść tymi szczebelkami do góry. Tak? Więc podziwiam osoby, które podejmują się tego, bo to jest naprawdę no, coś dla mnie niebywałego. Czyli bardziej, jeśli nawet, to polityka lokalna, nie ta centralna. Tak, tak. Zdecydowanie bliżej mi do takiej lokalnej, jako reprezentowanie pewnej jakiejś grupy społecznej. Tak jak tutaj byłam jako, uważam, reprezentantka młodych ludzi, też takich aktywnych, więc to bliżej mi do czegoś takiego, niż do takiej polityki, no, wyższej. A ciężko było godzić obowiązki związane z treningami, z obowiązkami radnej? Było bardzo ciężko i w pewnym sensie dlatego też teraz tą radną nie jestem. Trenowanie na takim poziomie i tyle wyjazdów i do tego sesje Rady Miasta to i do tego komisje, przygotowanie się do tego i to było bardzo trudne, więc trzeba się poświęcić albo w 100% jednej rzeczy, a nie tak dzielić to na parę, to się po prostu nie uda. A co by było, gdyby nie bieganie? Nie wiem. Moje całe życie od 15 lat to jest bieganie, więc ciężko mi powiedzieć, ale jestem raczej taką osobą dosyć energiczną, więc na pewno nie nadaje się do tego, żeby siedzieć na kanapie. Na pewno wymyśliłabym dla siebie jakieś zajęcie. I coś mi na pewno jakieś ciekawe pomysły, na pewno ze sportem związane. Jednak ja całe życie byłam aktywna, czy bieganie, czy nawet jakieś inne sporty, ale coś bym na pewno w tym temacie robiła. Może bym pracowała gdzieś albo na siłowni jako trener personalny, albo prowadziła jakiś fitness, albo cokolwiek innego, ale na pewno coś z jakąś aktywną formą. Czy ty należysz do zawodniczek,
tych, które boją się tego, co będzie, jak skończą biegać, czy jednak do tych, które z nadzieją patrzą na to, co nowego przyniesie życie, kiedy już ta kariera dobiegnie końca? Zdecydowanie ta druga, co będzie, jak skończę trenowanie. Na pewno się troszkę tego obawiam, więc troszkę może i jednej, i drugiej strony, bo no właśnie tak jak powiedziałam, 15 lat mojego życia to jest trenowanie, więc ja nie znam życia bez trenowania. Więc chociaż im częściej spotykam ludzi, którzy trenują i mówią, dziewczyno, po trenowaniu to jest dopiero życie, więc już się nie mogę doczekać tego, jak to moje życie będzie wyglądało. Tych swobód, które niesie ze sobą życie bez reżimu treningowego? Też, na przykład tego, że będę mogła wtedy, kiedy mam ochotę, zimą pojechać sobie na narty. Dla nas to jest coś niebywałego i wielka atrakcja. Dla normalnego człowieka to jest normalnie wsiada i ma ochotę, to wyjeżdża na wczasy. Tak samo, że będę na wszystkich rodzinnych uroczystościach, co też nam się nie zdarzy, że jak przyjeżdżamy, to wszyscy, wow, jesteś akurat na miejscu. Wielki szok, więc to, że będzie można coś zaplanować sobie z wyprzedzeniem, więc to jest coś, czego my nie znamy tak naprawdę, więc to jest na pewno to, co bym chciała, ale w pewnym sensie też taka niewiadoma, która może być bardzo interesująca. Jeszcze nie mam takiego planu na 100%, co będę robiła po zakończeniu kariery, ale na pewno znajdę sobie jakieś miejsce na ziemi. Mój mąż ma 1000 pomysłów na minutę, więc na pewno wynajdzie mi bardzo dużo zadań. Na pewno nie będziesz nudzić. A te narty, to jest tak, że ty nie wyjeżdżasz na narty, bo akurat wtedy masz zgrupowania, czy na przykład, tak jak mają to piłkarze, pozapisywane w kontraktach, że nie mogą jeździć na nartach ze względu na potencjalne urazy. Czy wy macie takie zapisy, że czegoś nie możecie robić? No, nie powinniśmy takich żadnych sportów ekstremalnych. Jeśli przyjmiemy, że narty to nie jest nic takiego ekstremalnego, ale no jednak wiemy, że jakakolwiek kontuzja wyklucza nas i no nie będziemy mogły dalej pracować. To jest jedna część, a druga część, zawsze w tym okresie jesteśmy na obozie. Więc jedno i drugie. I o sportach ekstremalnych powiedziała Małgosia, która niedawno latała i robiła akrobację na niebie. Tak, i muszę przyznać, że taka adrenalina, jaka temu towarzyszyła, to coś niesamowitego. Jeśli ktoś będzie miał okazję spróbować, to serdecznie polecam Grupę Żelazny, bo to jest coś niesamowitego. Więc to był taki mały wyjątek od reguły, kiedy zdecydowałam się na coś ekstremalnego. Tyle też, że wiedziałam, że no ci ludzie, z którymi byłyśmy, no to są naprawdę profesjonaliści, więc wiadomo, no zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że minimalne nawet, że coś się może wydarzyć. Natomiast tutaj ja akurat byłam w samolocie. No to nie jest samolot. W samolocie. Z tak profesjonalną osobą, że która była jest komandosem, byłem wojskowym, więc nawet przez chwilę nie bałam się, bo wiedziałam, że co by się nie działo, to oczywiście sobie poradzimy i wylądujemy bezpiecznie. Ale no, dlatego się na to zdecydowałam też, ale emocje to jest coś nieprawdopodobnego, niesamowitego i jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miała możliwość, to od razu. A ta adrenalina, jakiś skok ze spadochronem, bungee, to są rzeczy, które cię kręcą? Bungee nie, bo słyszałam, że może coś się stać, jak ta lina pociągnie, więc jednak to nie jest dla mnie, ale takie rzeczy, ja bym spróbowała tego z wielką przyjemnością, lubię takie, znaczy podoba mi się to, chociaż to była pierwsza rzecz chyba z taką większą adrenaliną, którą zrobiłam w swoim życiu, ale myślę, że nie ostatnio. Przed tobą kolejne. Dokładnie. Małgosiu, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, ale to nie koniec cyklu odcinków z dziewczynami ze sztafety, bo w kolejnych również pojawią się przedstawicielki drużyny trenera Matusińskiego, także bądźcie z nami. Serdecznie zapraszam, subskrybujcie kanał Za Linią Mety. Wiecie już, co macie robić.